Także witam was i co? Będziemy oceniać gildie teraz. Napiszemy na czacie, jakie gildie ocenić. Jakie gildie ocenić? Jakie gildie ocenić? Zobaczymy się. Pierwsze było JPGM, GTP JPGM 100 DAW 1D. Podłoga, tepnęliśmy się do niego, także zobaczymy. Jesteśmy tutaj. Halo, halo. Halo, halo, proszę pana. Witam pana bardzo serdecznie. I gdzie jest pana gildia? Czy to jest ta? Zobaczymy, zobaczymy. O, popatrzcie się, jaki zameczek mały tutaj jest. Zobaczymy, zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Zaprasza nas kolega do środka. Wydaje mi się, że takim, no, coś tu będzie może porządnego. Ale to już powinno być więcej zbudowane. Ale nie ma źle, nie ma źle. Kolega się tutaj bardzo stara. Ja bym dał ocenę takie 3 na 10. Ale co, screena chce kolega? Screena chcesz kolego? Dawaj screena. Jakie gildie ocenić? Zapytamy się i co? Zobaczymy, jaką kolejną gildię możemy ocenić. ETP Eraxer. To jest jego środek, także widzimy, jak to wygląda. Wydaje mi się, że to jest spoko opcja. Tutaj się depniemy do niego. Halo, halo. Zobaczymy, jak to wygląda. Wygląda to z zewnątrz. Kurde, ja patrzę się, jaki kozacki zamek mają. To jest gildia jaka? To jest gildia Hu. I patrzcie, zamek jest. Ja bym tu dał mocne 5 na 10. Dlatego wydaje mi się, że warto. I dlatego kolega Erax Oficjal może otrzyma od nas rangę. Erax Oficjal, jeżeli nie masz rangi, to właśnie otrzymujesz ode mnie rangę. Niech to będzie jakiś SVP-ek. A jak jeżeli nie, no to Swagera rozdamy na kilka dni. Prawda? Jest to spoko opcja. Także warto subskrybować, widzowie. Pamiętajcie również o komentarzu oraz łapeczce w górę, nie? Dobra. Tepamy się do kolejnej również gildii. 1.12 Bema. Flya sobie weźmiemy. Także co? Weźmiemy sobie tutaj Flya. I tu nam kolega pokazuje. Proszę mnie tutaj wpuścić. Halo, halo. Dzień doberek. Proszę mnie tutaj. Wow, jakie kozackie tutaj jest przejście. Czy wy to widzicie, widzowie? Czy wy to widzicie? Wow, to jest najładniejszy zamek, jaki... Nie. Wow, czy wy to widzowie, widzicie? Wow. To jest jaka gildia? Aż sobie sprawdzę jeszcze raz. Gracz. To jest ZSTF. ZSTF. To jest najlepsza gildia, jaką spotkałem. Kurde, bardzo mega. Swagerka. Napiszemy mu. MSG. Wygrywasz Swagerka. Także ten gracz otrzymuje Swagerka. Wydaje mi się, że to jest naprawdę spoko opcja. Wow, naprawdę kozacki zamek, lepszego nie widziałem. Mega się tutaj postarali. Popatrzcie, jaki design, mega. Ja tu aż porobię screeny. Popatrzcie się, na miniaturkę trzeba zrobić. Mega. GTP. Sojusz Garda, właśnie, może sobie zrobimy screena, stary. Dawaj screena. Ja bym sobie tutaj screena zrobił. Słucham. Co on chce nam pokazać tutaj wnętrze? Także musimy to koniecznie zobaczyć, jak to wygląda. Co? Halo. Tutaj zobaczmy. Proszę bardzo, proszę. Dobra. Jesteśmy tutaj przed gildią. Jaka to jest gildia? CX. Gildia CX. O, kolejna super gildia. Też mi się podoba. Widzę, że tutaj Kuboid jest ogarnięty po prostu. Tu jest kolega Sebak. Sebakux 626. I popatrz. On tutaj chciałby Premium Casey. Ty też byś chciał Premium Casey? Chciałbyś Premium Casey? To daj w tym momencie subskrypcję wraz z dzwoneczkiem. Popatrz. On tu koniecznie chce Premium Casey. Ale zobaczymy, jak tutaj wszystko wygląda. Widzę, że tutaj gildia jest jeszcze nieprzebita.
tym momencie... No ale co? Widzę, że tu zabezpieczenia ma, jakieś nogi, także kolega tutaj wszystko szykuje. No, popatrz, jakie nogi tutaj robią, także no... Widzę, że kolega się tutaj zabezpieczył. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać na górze. Dobra, tutaj jest spoko. Tu już w sumie chyba nic więcej na górze nie ma. Tu jakaś drzewkarka, trochę bojek mają, jakieś beczki. Też zrobimy screena, owszem. Co? Może lecimy do kolejnej gildii, jaką bym mógł ocenić. 100 110 O, 100, damy 150. O, 150. O, jesteśmy już tutaj. O, tutaj jakiś zamek się szykuje. O, to mi się zaczyna podobać. Popatrzcie się, gildia z ST3L tutaj się szykuje. Kurde, naprawdę mi się to podoba. Naprawdę mi się to podoba. Popatrzcie się, grają na dragonie i walczą do końca. Grają i się starają. Doceniają przez te wszystkie zmiany, że dodali tutaj na dragonie, czyli lockblock. I teraz nie okradają itemów i popatrzcie się, można z tego jakiś fajny zamek naprawdę wybudować. Zobaczymy, jak to tutaj z zewnątrz zaczyna wyglądać. O, tutaj budują, ale jest w ciągu budowy. Ale zachęci za zgłoszenie, popatrzcie, ile bojek tutaj mają. Także naprawdę będzie ciężko tą gildię przebić. Tylko nie podoba mi się, że tutaj nie można, trochę dalej można by było tą piasek przesunąć, te sandy, żeby można było lepiej zamek zobaczyć. Ale w sumie naprawdę spoko styl. Mi się podoba i ja bym mógł dać oczywiście tutaj takie 6 na 10 mogę dać. Tutaj kolega strasznie widzę napalony, ale ranking tak samo ma dużo. Nie to co ja po prostu, tak? Ja mam 500 rankingu, no naprawdę słabo. I nie walczyłem, przyznam się, na tej edycji. Ale co, wracamy z nagrywaniem, wracamy z emocjami i wszystkim. Ty gildy daje 6 na 10 i lecimy do kolejnej gildii. Zobaczymy, jaka gildia kolejna będzie. Także co, gildia ZSTF wygrywa dzisiejszy odcinek. Także co, wydaje mi się, że to jest naprawdę spoko opcja. Saik bez jajek, a gdzie Akacz jest? A gdzie Akacz? Ja tu Akacza nie widzę, żeby był na tabliczkę. Na tabliczkach ta gildia otrzymuje ode mnie 10 na 10. Bardzo się postarała. Ja wam pokażę jeszcze raz, jak to wyglądało. 150 tutaj weźmiemy. 150, nawet tam 200 nawet. Popatrzcie. Mega się tutaj postarali. Mega się tutaj postarali. Design naprawdę kozacki. Naprawdę to jest najlepsza gildia, jaką widziałem na dragonie. Mega mi się spodobała, jest wszystko ogarnięte. Design świąteczny, taki taki właśnie zimowy. Naprawdę spoko opcja. Jeszcze raz, mi się mega podoba. Naprawdę kozacko, ta gildia właśnie otrzymuje Swagera za najlepszą gildię. Właśnie ten gracz, co mi zgłosił, co napisał, jeden coś tam 12. Także on otrzymuje właśnie Swagera za to, że po prostu wybudowali taką kozacką gildię, prawda? Także potem otrzymasz Swagera. Ja wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Pamiętajcie, 100 łapeczek równa się co? Losowanie Swagera dla was. A 50 łapeczek to jest kolejny odcinek z oceniania. Także co? Dacie radę? Dacie radę. Piszcie koniecznie swoje niki w komentarzach. Subskrybujcie i elo. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Pozdro.